Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Gothica 3. Chyba zajmiemy się dzisiaj znowu małym polowaniem. Chcę tylko zobaczyć, ile mam skór. Bizonów mam 9. Ej, a lodowego wilka mam 36. Czy ja nie będę w stanie zrobić już tego zadania? Bo mam tutaj dla Jensgara właśnie 30 skór wilków lodowych i trochę skór bizonów. Nie wiem, ile to jest trochę. A czy tu gdzieś bizony sobie nie biegały wesoło czasami? Już nie pamiętam. Czy gdzieś tu były, czy już sobie zdążyły uciec? No, tam jest włochaty bizon. Dobra, to zacznę sobie od save'a i spróbuję go ustrzelić. Dobra, jest ich tam trochę więcej. Więc... O kurde, nawet dużo więcej, muszę przyznać. A ja nie za bardzo mam gdzie sobie wbiec, żeby one mnie nie atakowały. A czy ja dam radę jakoś... fajnie mieczem porobić na przykład. O kurde, chyba nie dam rady. Nie, zostawcie mnie w spokoju. Dobra, wbijam się w... albo nie wbijam się w nie. Dobra. Nie. Zmiana planu, bizony. Zmiana planu. Cholera, tam są gobliny. Chyba, że jakoś tak, nie wiem, pojedynczo. Tylko ja dźgnę jednego. O właśnie, i cała reszta się na mnie rzuca. I zginąłem. Dobra, głupi pomysł. Głupi jak cholera. No musiałbym znaleźć sobie jakieś miejsce po prostu, gdzie mogę wskoczyć. Albo jakby one w miarę atakowały równo. No wiecie, ja dźgnę jednego, no to dwa już wychodzą zza niego. No i takiego ciosu już nie jestem w stanie wykonać. Chyba, nie wiem. No a o tych mocniejszych ciosach nie ma kompletnie mowy. Ty, a tutaj jakbym sobie wskoczył? Czy one są, byłyby w stanie? No, byłyby w stanie na to wbiec. Ale może na tę chatkę jakoś dam radę. Czekajcie, ustrzelę sobie jakiegoś bizona, żeby zagrować wszystkie. I spróbuję jakoś tutaj wskoczyć może? No, prawie. O, udało się. Dobra. Kwestia tylko... Dobra, zgłupiały. Ale nie, zgłupiały, bo za długo musiały za mną biec. Ale czy one mi tu coś zrobią? Chyba nie, chyba że się zbagują. Ale tak to mogę sobie w nie strzelać. Na spokojnie. Tam też są wilki, więc... Wilkami też się będę mógł zająć za chwilę. Zbagował mi się dźwięk naciągania cięciwy, ale to nic. Jakoś sobie poradzę i bez tego. No myślę, że jak te zabiję i zbiorę z nich skóry, no to będę miał już wystarczającą ilość, żeby zaliczyć to zadanie. No i później może spróbujemy się z tymi orkami tam na dole. I później nie wiem co. Nie mam pojęcia, aż tak daleko w przyszłość jeszcze nie wybiegam. Czekajcie, czy jak ja sobie strzelę w tego wilka, to tam się reszta zdenerwuje? Nie, musiałbym tego ustrzelić. O, i ewentualne wszystkie wilki w pobliżu teraz przybiegną, czyli tylko dwa, okej. Okay. Ała! Ej, one gryzą! One mnie gryzą, te wilki. Wyjazd mi stąd. Proszę mnie nie gryźć. Cyk, dobra, tu chyba jestem trochę wyżej, więc nie będą w stanie mnie ugryźć. Skubane, no, dorwały mnie tam. No ciekawe, bizony są wyższe, a mnie nie potrafiły sięgnąć, a taki wilk nie sięgnął. No jasne, w teorii wilk mógłby po prostu podskoczyć, ale to jest Gothic. Tutaj oprócz mnie nic nie potrafi skakać, więc... Więc trochę jestem zaskoczony, że tak wyszło. Dawać mnie to wszystko z tych bizonów. No, te strzały spudłowane też bardzo chętnie sobie odzyskam. Okej. Okay. No to myślę, że już teraz mam na pewno wystarczającą ilość futer wilków i bizonów. Wilków na pewno, no bo było 30, a bizonów kilka, ale ile to jest kilka? Oto wasze skóry. Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Jesteś dobrym myśliwym. 10 bizonów. Dobra, no miałem 9, więc dobrze. Plan wilka jest ci bardzo wdzięczny. Coś tam sobie za waszą wdzięczność ubiłem. Raczej nic nie kupię. Masz rację. Proszę. O, łuk! Zasłużyłeś na ten łuk. Łuk kompozytowy, no... Nie chcę być niemiły... Ale z do dupy. Z moim to się nie ma co równać. Dobra, bo tu są jeszcze wilki. Gdzieś tutaj były, otóż to, ale to może tak, najpierw jakieś leczonko. O, F5. Albo zostawić je w spokoju. Dobra, walić te wilki. O, ale szablozęby, no kurde. Może uda mi się jakoś ominąć po prostu. Dobra, ale jak tymi orkami się zająć najlepiej? Bo właśnie nie jestem do końca pewien. No niby mogę tutaj zacząć w nich strzelać, ale jak oni się zbiorą tutaj pod tym klifem, to ich już nie ustrzelę, nie? No najlepiej by było od tamtej strony.
Ale to musiałbym gdzieś tu znaleźć zejście tam na dół. A nie wiem, czy to mi się uda. Zeskoczyć? Raczej nie zeskoczę, bo umrę. Nie mam akrobatyki, więc... też może mnie trochę udupić. O, to są kolejne wilki. Raczej białego rozpruwacza tu nie znajdę, nie? O, troll, Jezus Maria. Ileż tu tego? O, a tędy? Jakbym... nie. Tam chyba nie doskoczę, a nawet jeśli... to mi się to na nic nie zda. Nie no, chyba tam nie zejdę do tych orków. Coś mi się tak wydaje. No, nie ma opcji. Dobra, co tutaj? Szablozą, okej. Okay. Także chyba damy sobie spokój z tym zadaniem. Kurde, ile tu tego jest. Za dużo, stanowczo za dużo. Rozpruwacz. O, tu jakaś dróżka jest, dokąd ona prowadzi. O, cholera wie. O, a tutaj nie, nie dałbym rady zjechać na dół? No, zobaczmy, co mi szkodzi. Hop. Oj, chyba nie. Oj, nie. Oj, na pewno. O, albo, jak to przeżyję. Przeżyję to? Ty, przeżyłem. I to prawie nic mi się nie stało. Ale jaja. Nice. Dobra. No to teraz... czmychnąć tylko gdzieś tutaj tą szczeliną. Nie dać się zabić przez nic. W sumie mógłbym się też rozglądać, czy nie ma tutaj gdzieś rudy. O, gobliny. A, to ja bym je ominął. Bo mi się nie chce z nimi tutaj użerać. O kurde, lodowy golem, to niedobrze. Z lodowym golemem to tak niekoniecznie bym się chciał mierzyć. Ale może dam radę jakoś tutaj. Muszę się kierować w prawo. Nie, tu nie dam rady. Dobra, to spróbujmy się ognistą strzałą z tym lodowym golemem. Może się uda. Może będę mu zadawał jakieś fajne obrażenia. Z racji, że wiecie, on lodowy, ja mam ogniste strzały. Może jakoś się dogadamy. Co do śmierci. Jego. Cyk. Nie trafiłem. To niedobrze, dobra, to najpierw się z goblinami spróbuję. O, ale jednak agro złapał. Tylko czy on... o właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, 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 właśnie o tym mówiłem. Zajebisty początek odcinka, zginąłem już dwa razy, a zabiłem tylko 5 bizonów i nic poza tym. Dobra, chyba że może jakąś inną przełęczą uda mi się dotrzeć do tych orków, tylko muszę zerknąć na mapę. No to musiał gdzieś tam się udać. No dobra, spróbujmy. Zobaczmy w ogóle, dokąd ta droga mnie tutaj prowadzi. I muszę iść w prawo. I tam jakąś przełączą spróbować przejść i tych orków sobie wytłuc. No i potem jeszcze będę musiał jakoś wrócić do tych myśliwych na górę. Co też może być dość problematyczne. Dobra, co to jest za las? Czy ja już go ogarniałem wcześniej, czy nie? Czy tutaj będą jeszcze jacyś przeciwnicy na mnie czyhać? Ciężko stwierdzić. Na pewno dawno mnie tutaj nie było, bo się wszystko doczytuje właśnie. Ale dobra, idźmy sobie gdzieś w tę stronę. Tamto przejście wyglądało na takie bardziej, że tak powiem, zorganizowane. W sensie była dróżka i w ogóle... o, tu nawet jakaś skrzynka jest. Poproszę. Czy to będzie szczaw królewski? Chyba tak. O tak, to poproszę. Dobra, to będzie chyba ta droga. Tak mi się wydaje. Odległościowo by się zgadzało. Fakt, że prowadzi na północ też. O, a tu byłem. A ciekawe. A, bo ja tam na górę chyba wchodziłem, bo czegoś szukałem. Dobra. No, to by było obiecujące. I może dam radę tutaj tych orków pozałatwiać jakoś. Jeśli to jest ta droga. No, ale wydaje mi się, że tak. O, szczaw królewski. Nice, już dwa, całkiem nieźle. Dobra, chyba tędy. No i tu jakby dróżka się już skończyła. No ale ku Nordmarowi, no to... wjedzie tylko ten tutaj wąski przesmyk. Mam nadzieję, że to. Zrobię może sobie save'a na wypadek, jakbym tu jakichś innych orków jeszcze wcześniej spotkał. Tego bym nie chciał. No to chyba jest tu. Zaraz zobaczymy, czy mi się tam orkowie pojawią na dole. Tak, to będzie to. No dobra, no to stąd myślę, że jak
Na pierwszy cel wziąłbym sobie szamana. Bo na pewno jest. Zresztą chyba widziałem go w ostatnim odcinku. No to myślę, że powinno się to udać. Jakoś. Może jeszcze tak. Full HP, żebym miał. O. F5. To może będę w stanie przeżyć wtedy chociaż jednego fireballa. Dobra, jest szaman. Tak, spróbuję na granicy renderowania go po prostu trafić. No, nie trafiłem. Dobra, oberwał. Teraz go tam znaleźć w tym tłumie. Dobrze. Dobrze. Dobra, uleczył się, skubany. No nie, gdzie oni tu idą? Poszli w cholerę. No, jak on mi się będzie leczył, to za wiele nie zdziałam. Gdzie on jest? Wojownik. Jest szaman, dobra. Cyk. Nie trafiłem. Więc poczekam, aż wrócą. Mam nadzieję, że się nie ten. Że HP mu nie wróci. Ty, a jakbym go z płonącej spróbował? Gdzie jesteś, szamanie? Tam idzie na górze. No, wyleczył się. Zdążył się wyleczyć, niestety. To nie wiem, czy uda mi się to ogarnąć. Cyk. Aaaa, kurde. O, zatrzymał się. I wraca. To poczekam w sumie. Ten ogień. On mu nic nie robi, on jest odporny na ogień, więc bez sensu, żebym ja się tym zajmował. W sensie, żebym strzelał w niego. Co jest gra... Co jest? What the fuck? Co jest grane? Co tu się dzieje? Halo! Stop! Niech... A! Co jest? God fucking damn it! Już? Nie! Wow! Pierwszy... A! Pierwszy raz ja się zbagowałem w ścianę! Jestem niesamowity, umiem latać! Drżyjcie! Bójcie się mnie, oto sam Inos natchnął mnie... Nie wiem czym... Chyba jakimś starym zielskiem. Nie, dobra, ja się wczytam. To nie ma sensu. Co to się wydarzyło? Zmieniłem tylko strzały i mi odjebało. Wow! No, tego się nie spodziewałem, absolutnie. Więc jeszcze raz. Okej. No w sumie nic nie straciłem, bo szaman i tak był wyleczony, więc... Dobra. No i jedziemy jeszcze raz. Cyk. Oberwał. Nie oberwał. No, zatrzymaj się, szamanie. Kurde, no. Akurat musiał zacząć wracać. No nie! Chociaż mam wrażenie, że wtedy tą ognistą strzałą zadałem mu więcej obrażeń tak na jeden raz. Cyk. No ewentualnie pomysł miałbym ciut inny. Spróbowałbym wybić wszystkich poza szamanem. Skoro on tutaj za bardzo się na mnie nie... No nie, no tak to nie zdążę, nie ma opcji. Może faktycznie tymi ognistymi, bo one chyba zadają trochę większe obrażenia niż te. To jest to, że on jest za daleko i on już zdąży rzucić zaklęcie, zanim moja strzała do niego doleci. Niestety. No, ale inny plan by był taki, żebym spróbował wystrzelać innych orków, którzy się nie będą leczyć, a potem po prostu zbiec i zabić szamana. Nie trafiłem. A, teraz sobie usiadł. No, nie pod... Znaczy, w sensie podpala go, to mu nic nie robi, ale... Zadaje większe obrażenia po prostu. Ognista strzała. Czekajcie, jak on tutaj wróci... I nie odbiegnie za daleko... Ale niestety odbiegł za daleko i szlak wszystko trafił. Dobra, bo trzy ogniste strzały... I jestem w stanie go załatwić. Tylko nie może odbiegać za daleko, żeby mi się nie wyleczył, nie? Więc muszę być bardzo celny. Co jest raczej słabe w moim wykonaniu. No, jeszcze go tutaj nie widzę. Dobra, cyk. Jedna strzała. Cyk. Druga strzała. I cyk. Trzecia strzała. No i zdążył się wyleczyć. Nie, dobra, to nie ma sensu.
Trzeba spróbować zabijać tych orków jakoś po kolei i potem zbiec po prostu do szamana i tyle. Tylko też nie wiem, czy dam radę w ten sposób, bo jak oni sobie będą gdzieś tam uciekać, no to... to raczej nic mi z tego nie przyjdzie, chyba że ten, HP-ki im nie będą wracać. Może nie będą odbiegać na tyle daleko, żeby im się odnawiały. Dobra, w którego ja tam trafiłem? O, chyba będą się jednak odnawiały. Szaman trochę ranny, to dlatego, że tam się spalił. A ten tutaj? Bębniarz, no to nie. Nie, oni tam za daleko odbiegają i... za daleko odbiegają... i odnawiają im się HP-ki. Niestety, to jest... największe gówno, jakie... twórcy Gothica 3 mogli zrobić, że jak tylko przeciwnik zniknie ci z dystansu renderowania, no to ma full HP. Znaczy, no wiadomo, to można wykorzystywać sobie też na swoją korzyść, na przykład tak jak zrobiłem z tym mostem, że po prostu zrobiłem save'a, wczytałem i wszyscy mieli już full życia. I to mi pomogło zrobić w ogóle to zadanie. Dobra, no ale co z tego, że tego zabiłem, jak już nikogo więcej nie dam rady. Dobra, niech on się zatrzyma. Zatrzymaj się i wracaj. Już nikogo więcej nie dam rady, no bo oni uciekają gdzieś tam w cholerę. Chyba że zaczęliby się bić z tym lodowym golemem, to może miałbym jakieś szanse. Kurde, no żeby nie ten szaman, to ja bym sobie bliżej podbiegł, jakoś ich tutaj zagrował. I może trochę lepiej by to wyglądało. Zaraz spróbuję jeszcze tam zbiec po prostu, zabić szamana i wbiec tutaj z powrotem. Może jakoś za mną mocno nie pobiegną, a szamana uda mi się zarąbać w miarę szybko. Cholera. Cyk. Dobra, załatwiony. Zrobimy sobie save'a teraz. Na szczęście nie wstają z martwych. Po wczytaniu. Gdzieś tu rozpruwacze jest, jeszcze słyszę w ogóle. Dobra, poczekam aż wrócą. Zbiegnę tam po prostu, spróbuję zabić szamana i wrócić tutaj na górę. I to może będzie jakiś plan. Może aż tak szybko mnie nie zasieczą. No bo tam, nie no, tam nie dam rady nigdzie stać, żeby ich jakoś wymordować. Dobra, jest szaman. Dobra, wybaczcie cięcie, ale mi się miejsce na dysku skończyło. Trzeba było zrobić mały porządek. Dobra, gdzie ten szaman? Kurde, całkiem w środku, ale nic. YOLO! Nie strzelaj we mnie! Strzelił we mnie, zamroził mnie, umrę teraz. Nie umrę, zabiję was. Dobra, zabić szamana. Szaman mnie zabił. Dobra, muszę zrobić... A, cholera jasna. Chociaż nie muszę. Dobra, czekajcie chwilę. Mogę zrobić szybki save, bo szybki save zrobiłem chwilę przed normalnym, zanim musiałem wyłączyć grę. Dobra, no chłop zdążył mnie zamrozić, to mi trochę się nie udało. Ja też nie mogę... A, no tak, ja do niego sprintuję, tracę wytrzymałość, a ona mi się aż tak szybko nie odnawia, bo kurde zimno. No i to tak przez to dziwnie wygląda, nie? Aha, bo oni tu jest ty, bo oni jeszcze tam uciekają. Dobra, czyli ten safe jednak nie jest aż taki dobry, jak myślałem. A czy ja stąd dam radę gdzieś ich tutaj ustrzelić? No ale to i tak nie ma znaczenia, bo szaman się będzie leczył. No chyba, a no właśnie, chyba że szamana sobie oszczędzę. Jak to tutaj wygląda? No kurde, całkiem nieźle chyba. Tylko kwestia właśnie, czy mnie tutaj szaman nie dorwie i nie zrobi mi jakiejś dużej krzywdy. Ale spróbujmy. Może właśnie stąd jakoś ich tutaj załatwić. Cholera. Prawie. Yeah! F5 od razu. Nie mam zamiaru ryzykować jakiejś śmierci albo coś. Dobra. Szaman załatwiony, no to teraz sobie ich chyba... No, nie wiem, czy ich wystrzelam, bo tak dziwnie biegną znowu tam, gdzieś w tamtą stronę. A tutaj przywódcę dam radę trafić. Dobra, dostał, ale nie zdążę go ustrzelić, bo oni gdzieś tam mi zdążą zniknąć. Chyba, że dobra, przywódcę przestanę już strzelać. Właśnie, on se straci... A, czy on się leczy? On coś tam jadł, albo pił, ale...
Nie, stoi sobie, chilluje po prostu. No dobra. To spróbujmy bębniarza w takim razie. Cyk. Cyk. I teraz poczekajmy. Nie, nie znikaj. O, dobra, jest na granicy. Powinien mieć... O, właśnie. Znaczy, powinien się nie wyleczyć. No, trochę to będzie czasochłonne. No, ale trudno. O, ja myślę, że go zdejmę tym jednym strzałem. Ale tym go zdejmę. Dobra, niemal. Zlikwiduj obu zorków. Aha! I to już. Zabiłem szamana. I bębniarza, i obóz orków został oficjalnie zlikwidowany. Czekajcie, jak ich tu nie ma, to ja... O, zrobię save'a przede wszystkim i zbiegnę tam, bo może oni mają jakąś tą ciężką skrzynię albo coś takiego. No to to by, wiecie, pasowało, żebym sobie od razu ją opędzlował. Coś tu jest. Stara skrzynia, też spoko. Też ją mogę sobie zabrać. Biorę wszystko, co jest. Nawet nie zdążyłem zauważyć, co tam jest. Tuż warok wezmę, chociaż raczej questowy nie jest. Dobra, i coś jeszcze się tu dzieje? Czy mogę po prostu stąd już uciekać teleportem do klanu Wilka? Powiedzcie, że tu było zejście. No, no powiedzcie mi to. No śmiało. Śmiało, obiecuję, że nie będę się denerwował. No tu było zejście. No ja pierdolę. O mój Boże, to ja tu przez pół mapy biegnę. A dobra, już nawet tego nie skomentuję. Fantastycznie, no wystarczyło się rozejrzeć trochę w drugą stronę. To ja założyłem, że zejście będzie tam. Jezus Maria, dobra, jak już tu jestem, to wystrzelam te rozpruwacze dookoła, bo one są w miarę proste do ustrzelenia. A zawsze trochę więcej expa. Szablozęby, niekoniecznie. Za szybkie. Dobra, i wystarczyło bębniarza tylko zabić, nie? Fajnie. A to w sumie dobrze, że go obrałem na cel, bo inaczej bym zabijał wszystkich po kolei. Dobra, to tobie miałem zameldować? Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę. To i ogólnie to ubiłem szamana, więc powinniście teraz bez większych problemów... wiecie... No, załatwić ich sobie tam na dole, ale jak nie chcecie, to nie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Druidzki kamień wilka i zabij białego rozpruwacza. Aha, jeszcze mowa była o tym gościu, który może mnie do Xardasa doprowadzić na północy. No dobra, to spróbujmy się wybrać w takim razie gdzieś na północ, znaleźć tego gościa i może od razu bym znalazł Xardasa. To też by mi dało teleport do jego siedziby. No, tylko północ jest dość wysoko, kurde, muszę przyznać. Włochate bizony sobie śpią. Już nie będę na nie polował. A raczej nie powinny się też zezłościć, że sobie tędy przebiegam. Szablozęby się jedynie zdążyły zezłościć, ale to tam... Przeżyję. Cieniostwór. Dobra, no i idę na północ, no i szukam chłopa, który gdzieś tu niby poluje i wie, gdzie jest Xardas. A ja tu widzę jedynie włochate nosorożce. Gobliny, lodowe wilki. No nic, biegnę na północ cały czas. Ile tu tego cholerstwa jest? To jest jakieś nieporozumienie. Tam na górę w ogóle jak się dostać, nie wiem. Tam mogłem iść... Nie, 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 nosorożce. Wyjazd ode mnie. Ja tu sobie biegnę spokojnie. Co tam było? Szabloząb. Ogr. Ale ogr jest, aha, zbagowany w ścianę. Dobra, co tu jest? Co ja tu znajdę, jak sobie tu pobiegnę? Jakiś most? Czy ja znam ten most? Są tu rozpruwacze, więc raczej nie. Cholera, chodzenie po tym Nordmarze to jest jakiś... koszmar po prostu. No dobra, cały czas biegnę na północ. Szablozą, lodowy golem, nie, nie, nie. Gobliński szaman też nie, 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 ale powinien łatwo w miarę zejść, więc spróbuję się go pozbyć. O, dobra. Reszta mnie już nie interesuje. I tam sobie mogę spaść i umrzeć, dobra. Więc co? Bo coś mi się wydaje, że jak przejdę przez most, to mogę mieć
W sensie to mogę tam znaleźć tego gościa, o którego mi chodzi. Ja wiem, że strasznie tutaj tak gram trochę nielogicznie, nie po kolei w tym Nordmarze, ale naprawdę nie wiem, czym się tutaj zająć, żeby było w miarę dobrze i żeby mi jakoś szło. A nie, tu chyba go nie znajdę. Przynajmniej nie widzę, że... Nie wiem, czy on ma jakąś chatę swoją, czy coś. Ja wiem, że strasznie randomowo zawsze na niego trafiałem. No i jakimś cudem mnie tam zaprowadził, gdzie trzeba, ale no... Czy tym razem się uda trafić na niego randomowo? Chciałbym. No nie chciałbym korzystać z mapy, która mi powie wprost, gdzie on jest. Jezus Maria. Klify, przepaści, urwiska... I przeciwnicy. To jest Nordmar w skrócie. Idę na północ, no ale północ to jest... To jest bardzo szerokie pojęcie. Czarny goblin. Tam jest ten. Grobowiec przodków. Tu nic nie ma. Absolutnie. Nie, chyba chłopa nie znajdę. Kurde, ten odcinek jest taki... Nie wiem, rozlazły mam wrażenie. I bez sensu. O, 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 czekajcie, tam jest jakaś... dobra, to mi wygląda na obóz orków. Kolejny zresztą. Ja mam zamiaru go czyścić. Elitarny wojownik, no, do widzenia, trzymajcie się, hejpa. O, świetnie, i spadłem gdzieś na dół. A, tam bym mógł wejść. O, nie, golem. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. Nie, chyba nie. Dobra. Dobra, to tam też nie idziemy. Kurde, zaczynam myśleć, czy by się... Żeby lekko nie zdezerterować z tego Nordmaru, nie iść na pustynię, tam się dolewelować ostro. Czy to może być wieża Xardasa tam przede mną? Czy, nie wiem, czy wygląda na wieżę. No w każdym razie jest dość wysoko. Następni orkowie, no nie. Jest dość wysoko, dość schowane, wilki mnie gonią. Na szczęście nie są w stanie mnie dogonić. Ty, no nie wiem, jakby mi się troszeczkę dosłownie lepiej wyrenderowało, to bym się mógł wypowiedzieć na ten temat. No, czy nie iść na pustynię, tam sobie nie wylewelować, bo pustynia wydaje mi się jest trochę prostsza niż Nordmar. Czy ja tam widzę ognisko? Aha, ale goblinów. Kurde. Jak, kiedy już myślisz, że znalazłeś jakieś bezpieczne miejsce, gdzie możesz odpocząć, a to są gobliny. Ty, to może być wieża Xardasa. To aż się tam przejdę. No to gdzieś tu powinien być ten... A tam na górze co, jest jakiś klan? Klan Młota, o, to ciekawe. Szablozont, to nie. No, także wylewelować sobie na pustyni. No i przyjść tutaj z lepszym sprzętem. Też nie wiem, czy lepszy jeszcze dam radę znaleźć. No, ale przyjść tutaj silniejszym na pewno. No dobra, i co z tego, że może tam jest wieża Xardasa, jak ja nie mam jak tam wejść nawet. Albo innym sposobem byłoby po prostu poświęcenie, nie wiem, 4 odcinków na zabicie wszystkiego, co jest w Nordmarze, żebym mógł się spokojnie już tutaj poruszać. Się, wiecie, nie uciekać przed wszystkim, tylko gdzieś tam się zaczaić na każdego przeciwnika i pozabijać jakoś, ale nie wiem, co będzie lepsze. Na pewno chciałbym lepszy łuk. Nie wiem, ile skrzyni już udało mi się otworzyć, nie wiem, jak daleko jestem od lepszego łuku. Bo to mogłoby mi trochę pomóc, taka informacja. Czekajcie, bo to jest gdzieś w tamtą stronę. Co mi mówi mapa o tamtych terenach? No to bardzo możliwe, że tam jest faktycznie wieża Xardasa, ale... O, 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 czy to jest... proszę bardzo, nie ma tego złego. Trochę pobłądziłem, ale rudę znalazłem. Bardzo fajnie. Bardzo się przyda ta ruda, bo to już jest blisko do pancerza. No chyba, że tak jak wspominałem... Ten pancerz jest średnim pancerzem Nordmarczyka, no to też średnio bym nie ustawiał. No dobra, ale zawsze coś, zawsze do przodu. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj się czai. 404, stały strzał nie znaleziono, hehehehehe. Dobra,
No to lecimy wyżej, jak dam radę. A tu mi się wydaje, że tędy jakoś powinienem dać radę. A mogłem zapisać, zanim wykonałem taki ryzykowny manewr. A, tylko tu może być za stromo chyba już, żeby wejść. Gdziekolwiek i chyba szlak to wszystko trafi. Nie, chyba pójdę na pustynię. Coś mi się tak wydaje. Nie, tu nie podejdę, nie ma opcji. Dobra, to robimy tak. Robimy tak, że ja się... No, ja się teleportuję do klanu Wilka, bo nie gadałem jeszcze z ich przywódcą. Może mi coś ciekawego powie, dam jakiegoś fajnego questa albo coś. Jezus, ale się wystraszyłem. Zapomniałem, że nie mają golemy. A zaraz, chwila, czy ja mogę pogadać jeszcze z Runem i powiedzieć, że załatwiłem brudną robotę za myśliwych i zebrałem skóry i ten? Skóry wilków i bizonów? Gdzie on był? No teraz to wszyscy śpią pewnie. I pewnie mi też się nie radzą nigdy przespać. Czego chcesz? Wstań no sobie, Hogar, daj nowy ro. No, odsuń się. A czy ja coś z tobą mogę? Nie, nauczyć mnie walki, dobra. No, czyli się chyba nigdzie nie przekimam w takim razie. Niestety. Raczej wszystkie łóżka będą pozajmowane. Ten tu śpi, śpi. Nic, śpi sobie. Aha, dobra, Run tutaj mieszkał, dobra. Przypomniałem sobie z poszukiwania szynki. Siemano. Nie. A masz strzały może? Bełt, ostry bełt, nie. Tego raczej nadal nie mogę, nie? 25. Zapomnij. 50, to to? Aha, też 25, dobra. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Mapa świata, no dobra, dobra, no jestem w trakcie zasługiwania sobie. Jak tam w ogóle moja reputacja wygląda? W Nordmarze 10, no wow. Fantastycznie. Dobra, idę z przywódcą pogadać, zobaczymy co on tam ma do powiedzenia i spieprzamy na pustynię. Trudno, niestety. Nordmar mnie pokonał, przyznaję się. Bez bicia, zostałem pokonany przez Nordmar. Wrócę tu kiedy indziej. A może nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jaką decyzję podjąć. No jakbym miał... Gdzie on jest? Bym miał... W sumie mam trochę strzał, to może... A tu sobie śpi. Może spróbowałbym faktycznie zabijać wszystko, co po drodze spotkam. To by też mi pozwoliło wylewelować. Załatwić sobie więcej życia. Ale te czasy i tak dalej. Się może to też nie jest głupi pomysł. Ale to może zrobiłbym to poza odcinkami. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla ciebie zrobić? Co możesz? Szukam Xardasa. Szukam Xardasa. Nie ma go już tutaj. Czego chciał tu w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Po co mu ruda? Gdzie znajdę Xardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson, jeden z naszych myśliwych. Hanson, dobra. Gdzie znajdę Hansona? Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. Świetnie. To wyżyna, wszystko na wiem. Północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek. Północny wschód od klanu Wilka. No i to znajdziesz już jest... tam kamienny krąg. Dobra. Jego chata jest niedaleko, na wyżynie. Okej, okay, no to już jest jakiś trop, nie? A nie... Na północ. Świetnie. Dzięki. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze. Północny Orkowie wschód, tak? Dobra. Masę problemów. Kamienny Łowcy krąg. Nie mogą bezpiecznie dotrzeć i na niedaleko jest chata. Ale przede wszystkim martwię się o Bogira. Jest naszym najlepszym myśliwym, ale ostatnio całymi dniami siedzi przed swoją chatą. Nikt nie wie, co go gryzie. Jak sobie radzicie z tymi problemami? Wysłałem na południe sporą ekipę łowiecką. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Potrzebujesz pomocy? Na razie wioska jest bezpieczna, ale orkowie okupują most na południe. Ten, z którym się męczyłem? Na przełęcz. Chyba tak. Ktoś musi się tym zająć. Idź zapytać Hogara. Może nie, to nie dotrzyma ten. Ci towarzystwa. O nie, no nie, znowu flashbacki, będę walczył o most z NPC-em. Nie. Gdzie są łowcy? O, fuck. Idź ścieżką, miń obóz drwali. Kiedy dojdziesz do spalonej chaty, skręć w lewo, do lasu. Dobra. Opowiedz mi o wiosce. Jestem Grim, przywódca klanu Wilka. O wiosce, to nie o tobie. To moja wioska. Zostań tu, jeśli chcesz, ale nie sprawiaj żadnych problemów. Wilki są oswojone i stanowią własność wioski, więc...
więc nawet o tym nie myśl. Dobra, to, że klan Młota potrzebuje pomocy, to ja na razie przemilczę. Czy tu nie masz jakiejś fajnej skrzyneczki, co ja bym sobie mógł przytulić? Nie. A przynajmniej nie widzę. Znaczy masz taki zwykły kufer, ale to mnie nie interesuje. No dobra, to trzymaj się. Ja idę szukać łóżka, bo chyba jest gdzieś jedno wolne, gdzie mógłbym się przekimać. No i spróbujemy, teraz jak mam trochę dokładniejsze wskazówki, to albo nie, dobra, miejmy to już za sobą i pójdźmy z tym Hogarem oczyszczać ten most. Może być wesoło. Może się kolejny szorcik trafi. Z tego samego, znowu. Dobra, śpi do poranka. Nie, myślę, że, kurde, jak już stwierdziłem, że zostaję, znaczy, że przyszedłem do Nordmaru, to zostaję w Nordmarze. I trudno. Najwyżej, będzie ciężko, ale za to potem myślę, że pójdzie z górki gdziekolwiek, żebym nie poszedł. Dobra, Hogar, chodź. Grimm mnie przysłał. Powiedział, że będziesz mi towarzyszyć. O co chodzi? O most na południu. Orkowie wciąż się tam kręcą. Mogę załatwić kilku orków przed śniadaniem. No. Pójdziemy razem. Na pewno. Jasne. Nauczę cię, jak posługiwać się sprawnie toporem. Nie używam, ale dzięki. Idź na południowy most z Hogarem, dobra. Ja sobie wyciągnę jeszcze to, chociaż nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Z drogi, mięśniaku! Ktoś z was pisał właśnie, że... to jest pan Hogar, który zabija orków przed śniadaniem, a ginie jak dziecko po prostu na tym moście. Także no coś czuję, że będą ostre flashbacki z mojej poprzedniej... A czy to jest ten sam most? I okaże się, że my tam przyjdziemy, a tam już orków nie ma, bo już sobie z nimi poradziłem? Czy to jest, mówimy o jakimś zupełnie innym moście? Dobra, i tutaj... Aha, na południowy wschód, czy gdzieś tam? O kurde. Ja myślałem, że... No dobra, no nieważne. No jakoś postaram się znaleźć, no. Tamtego... jak mu tam było? Hansona? Co to wie, gdzie jest Xardas? No na razie idziemy zupełnie w drugą stronę. Północny wschód, no to gdzieś tam, Jelenia Skała. No to też mi nic nie mówi, że Jelenia Skała. Bo nie mam na mapie zaznaczonej Jeleniej Skały, no ale już dobra. No, na razie idziemy w tę samą stronę. Więc możliwe, że to będzie też chodzić o ten sam most. Dobra, załatwimy sobie trolla, co? Czemu nie? Taka rozgrzeweczka mała. Oho, ale oberwał. Nie umiesz z trollami walczyć, wyciągasz łuk i się cofasz i tyle. I to jest cała walka z trollem. Patrz, patrz co się dzieje, patrz. Patrz jak łatwo idzie z trollem, najpotężniejszym przeciwnikiem w grze. Jestem po prostu mordercą trolli. A czemu ostatnio go nie zabiłem? Chyba stwierdziłem, że... Co za olbrzym? Nie ma czasu. No, dziękuję, dziękuję. Staram się jakoś go trzymać w spodniach. nie wiem, czemu nie zabiłem tego trolla ostatnio, jak tutaj szliśmy. Może już mi się nie chciało po prostu, bo się bałem, że chłop zginie. No i zginął 40 razy, 5 minut później. Tu jest też jakaś wyżyna, ale to raczej nie będzie to. Jest też most! Safe. No, ale czy to tutaj? Nie, idziemy gdzieś... Nie, to tutaj, dobra. No to jest ten most! Wojownik, wojownik, dobra, ale szamani? Nie ma szamanów. No to luzik. Oto one, no to walcz może, a nie stoisz, co? Dobra, no to z wojownikami to sobie raczej poradzimy, chyba bez większych problemów, co? Chłopie, powiedz, że sobie poradzimy, błagam. Dobra, spróbujmy na miecze. Pokażmy, że też jestem nie najgorszym wojownikiem, nie tylko łucznikiem. Chyba go zasiekają zaraz. Więc też będę musiał chyba co orka zrobić save'a. Będzie chyba najlepszy sposób. Dobra, nie zdążę go dziabnąć moim sposobem, więc... Wyciągnijmy sobie... Nie, źle. Dobra, przeżyj, proszę cię, jest dwóch na dwóch. Znaczy dwóch na czterech na... Znaczy dwóch, znaczy no! On ma dwóch do zabicia i ja mam dwóch do zabicia. Nie wiem, jak mu tam idzie. Mam nadzieję, że dobrze. O, czyżbym znalazł miejsce? Nie, jednak nie. Dobra, ale zabić chociaż jednego. Wow, wow, wow. Zabić chociaż jednego i zrobić save'a i resztę już mam gdzieś. Dobra, tego już powinienem dać radę w ten sposób. No jednak nie dałem, ale teraz, nie, teraz.
Nie, nadal nie. Zginę, zaraz zabiją mnie. Teraz. Dobrze. No, zrobię quicksave'a, co mi nam szkodzi. Dla bezpieczeństwa. W końcu jeden już załatwiony. Tego też sobie zaraz załatwię. I zaraz pójdę pomóc mojemu koledze. Czy coś? Ale dobra, spokojnie, to jest dopiero pierwsza jego śmierć, a ja już jednego orka mam załatwionego. Teraz on będzie miał full HP, ja się będę... To prawda, ork, z którym teraz będę walczył, też będzie miał full HP, no ale... no ale już powinno pójść trochę łatwiej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, chodź tu. No, tylko ja nie mam full HP, nie? Z tej całej bandy tutaj walczącej o ten pierdolony most. No ale dobra, postaram się to jakoś przeżyć. Jeden na jeden powinno mi się już w miarę udać moim super combo. Prawda, nie zadaje jakichś turbo dużych obrażeń. Może sobie wykuję tego Elbastardy, zawsze lepsza walka mieczem. To są chyba... Uuu, ale szybko poszło. To są chyba jakieś większe obrażenia. Czy oni... Dobra, myślałem, że spadli gdzieś w cholerę. Nie bij mojego kolegi! Dobra, masz, pomogłem ci trochę. O, ten tu widzę, mam darmowy cios w niego, więc spoko. No, wstawaj, kolego. Cyk, cyk. Nie ma, mam tarczę. Szmato? A nie, no, nie mogę tak, nie mogę tak mówić. To jest zastrzeżony ten znak towarowy. Zastrzeżone powiedzonko. No, ale tu to jakoś idzie. No, bo nie ma szamanów, nie? Szamani jednak potężny dymycz tworzą. I ciężko potem sobie z nimi poradzić. No, dawaj, ostatni cios jest twój. Dawaj. No, śmiało, nie krępuj się. No, zabij go. Zabij, zabij, panie, zabiję kilku orków przed śniadaniem. No, fajnie, zabijesz jednego przed śniadaniem. Ja zabiłem trzech. Dobra, załatwione. Ja bym chciał pozbierać jeszcze, co tu z nich zostało. Chyba, że jeszcze są jacyś gdzieś tutaj się czają, ale nie. No, tam jeszcze zwłoki szamana leżą. Już nie wrócą. Co teraz? Wracamy do wioski. Odmrozimy tu sobie tyłki. No, ty masz chociaż ciepły pancerzyk. Idź na południowy most z Hogarem. Dobra, czy ja go... A, nie przeszukałem. Kostur z ostrzem. Myślałem, że miał coś ważnego przy sobie, że nie zniknął. Ale jednak nie. No dobra, to załatwione. Udało się jakoś. A te wilki? Raczej oskurowane. Dobra, to jeszcze tych dwóch sobie tutaj załatwię. Wracamy do klanu wilka. Powiedzieć, że się udało. No i to by było z tego odcinka, myślę, na tyle. Dobra, klan wilka. W sumie dość niedaleko jest, mógłbym to wrócić na piechotę, ale nie chcę. Jak nie muszę za dużo chodzić po Nordmarze, to nie będę za dużo chodził po Nordmarze. Dobra, którędy, tędy. No, jakoś poszło. A ciekawe, czy moglibyśmy iść w trójkę tam na przykład. Może by było łatwiej, albo trudniej, bo byłoby więcej przeciwników, bo byliby ci, co byli wcześniej, czyli ci, te dwójka szamanów i tych ci elitarni wojownicy, plus czterech wojowników z tego zadania. Aha, nie muszę ci mówić, że most jest czysty. No dobra, no to to by było na tyle. Ja się muszę jakoś porządnie przygotować chyba do chodzenia po tym Nordmarze. Może bym sobie policzył skrzynię mniej więcej, ile już otworzyłem, sprawdził, ile mi brakuje i spróbował otworzyć resztę skrzyń w Nordmarze. Ciężkich skrzyń oczywiście. No i może gdzieś tam udałoby mi się dorwać do lepszego łuku. No, to jest jakaś myśl. Ale to dobra, to się zastanowię pomiędzy odcinkami. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.